Konstytucja 3 maja powstała w 1791 roku za ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Najważniejszą rolę odegrali oprócz króla Hugo Kołłątaj, Potocki i kilku innych założycieli Sejmu Czteroletniego. Sejm Czteroletni był w 1788 roku do 92. Właśnie w tym czasie powstała słynna pierwsza w Europie, a druga na świecie po Stanach Zjednoczonych, Konstytucja 3 maja. Zawieruchy, które przechodziły przez Polskę, zawdzięczamy naszemu położeniu. Mamy takie położenie, a nie inne. Z każdej strony mamy mocarstwa. W tej chwili są, kiedyś też były silne. Złoty wiek przypadł na połowę XVII wieku. Złoty wiek, gdzie Polska była od morza do morza. Z wielkim obszarem 990 tysięcy kilometrów kwadratowych, proszę sobie wyobrazić. Jakie wielkie państwo, oczywiście po Rosji carskiej, bo Rosji carskiej nikt nigdy nie zastąpił. To jest pół kuli ziemskiej, prawda? To jest Rosja, pół naszej kuli ziemskiej. Czyli potęga niesamowita, z drugiej strony Prusy, dzisiejsze Niemcy i Austria, prawda? Były różne opory i szlachty, jak Konfederacja Walska i później insurekcja kościuszkowska, jednak nie daliśmy rady, ponieważ zawsze jakieś były układy i układziki. I wspomnę, że nasz król nie był aż tak piękny, jak wygląda na pomniku, bo też należał do masonerii, co tu dużo mówić, co tu ukrywać. Tamte czasy były czasem masonerii. Najwięksi nasi Polacy właśnie w tamtą stronę się chylili jak teraz. Podobnie właśnie jak teraz. Czy konstytucja długo trwała? Nie. Bardzo krótko obalono, jak w tej chwili próbują obalić nasz rząd. Zakłada się różne stryczki, zakłada się różne, prawda, podstępy, byleby zniszczyć rząd. To samo dzisiaj się dzieje, kiedyś była Konstytucja 3 maja, czy jest Trybunał Konstytucyjny, prawda? Czysty twór Jaruzelskiego, o którym jest tak wiele sporu, a nie powinno być, bo to jest do rozwiązania ciało i powinien nastąpić albo nowy, jeśli potrzebny, ale takiego sporu być nie powinno. Mieliśmy niedawno wypadek, właśnie zamach, można, bo głośno się już mówi o zamachu smoleńskim, gdzie właśnie walka o krzyż w Warszawie, walka o krzyż, przede wszystkim walka z chrześcijaństwem. Dzisiaj to najbardziej widać i walczy się cały czas i najprawdopodobniej będzie się walczyć do skutku i kto zwycięży, nie wiem, mam nadzieję, że zwycięży chrześcijaństwo. Ostatnio, na pewno tutaj ktoś słyszał, ale w Polsce krąży dwuwiersz, właśnie powstał, kiedy ten krzyż od Pałacu Prezydenta został wyniesiony, oddalony. Jest taki piękny dwuwiersz nieznanego autora, przypisuje się go Adamowi Mickiewiczowi, ale to jest nieprawdą. I wiersz brzmi tak. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Dziękuję bardzo. Do hymnu. Przemoc, siła, szabla, odbierzemy. Marsz na
1956 roku datuje się początek państwa polskiego i procesu chrystianizacji Polski. Tego dnia przyjął chrzest Mieszko I. Mogło to być na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie lub w Poznaniu, gdzie znaleziono, odkryto baptysteria, czyli chrzcielnice z drugiej połowy X wieku. Chrzest Polski był aktem włączenia Polski do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Do Polski zaczęli zjeżdżać duchowni, którzy tworzyli zręby kultury chrześcijańskiej. Polski książę Mieszko I przyjął chrzest za pośrednictwem Czech. Stało się to po zaślubieniu czeskiej księżniczki Dąbrówki, która już była chrześcijanką. Dąbrówka, matka chrzestna Polski. W kościele na peryferiach świętokrzyskiego grodu nad rzeką Kamienną strzegą wiary książęta i święci pańscy. Artysta zaklął ich w artystycznej formie witrażu. Króluje jak przystało na żonę Mieszka I. Dąbrówka, matka chrzestna Polski. To ona wydała na świat Bolesława, chrobrym zwanego, który wyszczerbił królewski miecz, otwierając kijowską bramę. Przed 68 przybył do Poznania biskup Jordan. Objął on działalnością misyjną całe terytorium państwa polskiego. Na Ostrowie Tumskim wzniesiono pierwszą na ziemiach polskich katedrę, gdzie po latach pochowano Mieszka I oraz jego syna, króla Bolesława Chrobrego. Wojciech a Diabedet, święty o dwóch imionach. Święty Wojciech z bratnich Czech rodem jest czczony w trzech krajach. W Czechach urodził się i był drugim biskupem Pragi, stolicy kraju. Węgry nawiedził kilka razy, miał tam udzielić sakramentu bierzmowania świętemu Stefanowi, późniejszemu królowi. W Polsce poniósł śmierć męczeńską i tu spoczęły jego śmiertelne szczątki. Teraz święty Wojciech patrzy na nas z witrażu w tej małej świętokrzyskiej parafii i mówi, że w Gdańsku ochrzcił pogan. Z drzwi romańskich w katedrze gdańskiej wiemy już o jego męczeństwie. W walce o nowe zdobycze terytorialne połączone z chrystianizacją zajętych dzielnic, wojną i rycerzom kolejnych władców Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego towarzyszyła najstarsza z pieśni rycerskich Bogu Rodzica. Jako symbol męki po stracie umęczonego kaźnią Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, unosi się nad głowami walczącego rycerstwa. Boleść Matki Bogu Rodzicy. Śpiewano tę pieśń także na polu bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku.
uhonorowano benedyktyński klasztor, który ufundował Bolesław Chrobry na Łysej Górze. Już w 1006 roku, a więc 1016 lat temu. Jest to najstarsze polskie sanktuarium. Klasztor z romańskim kościołem został ufundowany w latach 1102-1138 przez Bolesława Krzywoustego. W 1306 roku książę Władysław Łokietek przekazał łysogórskim benedyktynom relikwie Krzyża Świętego, według legendy podarowane przez emeryka królewicza z Węgier. W okresie panowania dynastii Jagiellonów opactwo było najważniejszym sanktuarium w Królestwie Polskim. Siedmiokrotnie odwiedzał je Władysław Jagiellon. Między innymi w drodze na koronację w Krakowie oraz w drodze pod Grunwald. Wielokrotnie przebywali w klasztorze królowie Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary i Zygmunt August. W 1656 roku kościół złupili Szwedzi, którzy wymordowali część zakonników. W październiku 1777 roku gotycko-barokowy kościół i klasztor spłonęły w pożarze. W styczniu 1863 roku w opactwie stacjonowali powstańcy styczniowi. W 1914 roku Austriacy wysadzili wieżę kościelną. Od 1936 roku mieści się tu klasztor i nowicjat misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Jednak w budynku dzisiejszego muzeum w spadku po carskim zaborcy nadal funkcjonowało więzienie ciężkie. Opuszczający je więźniowie mogli przeczytać na bramie napis: idź z Bogiem i więcej nie wracaj. We wrześniu 1939 roku klasztor został zbombardowany przez Luftwaffe i częściowo zniszczony. 16 czerwca 2013 roku sanktuarium podniesiono do godności Bazyliki Mniejszej. W 2014 roku ukończono przy wsparciu wielu fundatorów rekonstrukcję zburzonej przed 100 laty klasztornej wieży. Święty Krzyż. Pośród starych, klasztornych, świętokrzyskich murów historia przyszłych wieków odżywa na nowo. Gdy się wsłuchasz uważnie w przewodnika słowo, co głosi stare dzieje z legendą dowtóru, twierdzy tej nie zniszczyły ataki Maurów. Rycerz jej bije pochłon swą kamienną głową, szczęk broni biegnie echem przez puszczę jodłową i śpiew słychać wędrownych, dawnych trubadurów. Ziemio moja, choć jestem daleko od ciebie, to wiem, że z krańca świata ja wrócę tam jeszcze, żeby stąpać po ścieżkach, gdzie tworzyli wieszcze i oglądać chmury na czystym niebie. Świętokrzyskie milenium, Quo vadis, dokąd zmierzasz, święty emeryku? Rytmy twych kroków ziarnko odmierzał, do klasztoru tych ziaren bez liku, cząstki drewna z krzyża świętego. Tu ciągnęły pielgrzymów tłumy, cenny dar od króla polskiego, symbol wiary i świętej zadumy. W ciemnych kryptach snem wiecznym śpią prochy naszych dumnych pradziadów, którzy szablą i wiarą swą odpierali ataki sąsiadów. Świętokrzyskie wieże skruszyły czas, widać było stąd szczyty Tatr. Dzisiaj puszcza jodłowa nam gra, w Gołobrzegach głazy dmie wiatr. Kiedy staniesz na świętym krzyżu, chyląc głowę w pobożnym skupieniu, pochód duchów jawi się w pobliżu. Tak, to świętokrzyskie milenium. Dalsze dzieje chrześcijańskiego państwa polskiego odnajdujemy w kronice Galla Anonima, która jest pierwszym źródłem literackim opisującym dawne dzieje Polski. W opisie panowania Bolesława Chrobrego znajdujemy w kronice informację, że król był władcą sprawiedliwym i wielką osobowością.
Nikt inny po nim nie potrafił tak rządzić państwem polskim, aby było ono szanowane przez wszystkie sąsiednie narody. Gal Anonim pisał: Bolesław po męsku rządził królestwem i za łaską Bożą w taką wzrósł potęgę i ozłocił całą Polskę swą zacnością. Nasz król poskromił wodza Rusinów, umocnił armię polską nie po to, by napadać na inne ludy dla łupów, lecz po to, aby żaden naród nie ośmielił się lekceważyć Polaków. Tu warto podkreślić, że Bolesław Chrobry chwałą Kościoła i dobro kraju miał za najwyższe przykazanie. Czcił zwłaszcza chrześcijańskie święta, podczas których potrafił odwołać bitwę dla obchodów uroczystości kościelnych. Za każde zwycięstwo król pokornie dziękował Bogu. Znajdował czas, aby wysłuchać najmniejszym rangą i urodzeniem. Potrafił uczyć się na błędach. Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Mani, nadzieją moich króć. Pozdrawiam Cię, Drogą, odszedł z tego świata. Złoty wiek zamienił się w ołowiany. Polska, przedtem królowa strojna, koronę błyszczącą złotem i drogimi kamieniami, siedzi w popiele odziana we wdowie szaty. Dźwięk cytry w płacz, radość smutek, a głos instrumentów zmienił się w westchnienia. Istotnie, przez cały urok nikt w Polsce nie urządził publicznej uczty. Nikt ze szlachty, ani mąż, ani niewiasta, nie ustroił się w uroczyste szaty. Ani klaskania, ani dźwięku cytry nie słyszano po gospodach. Żadna dziewczęca piosenka, żaden głos radości nie rozbrzmiewał po drogach. I tego przez rok przestrzegali wszyscy powszechnie. Z odejściem wtedy króla Bolesława spośród żywych zdało się, że pokój i radość oraz dostatek odeszły razem z nim, z Polski. Nasze dziady swoje ziemie ogniem z morza odbierali, nasze ojce swoje plemię wodą z ognia oddawali. Nasze dziady swoją ziemię odmywali w oceanach, a my ojców swojej winy odkrywamy w naszych planach. Król Kazimierz zyskał przydomek Wielkiego. Syn Władysława Łokietka Kazimierz Wielki został królem w 1333 roku. Zażegnał konflikty z Czechami i Krzyżakami oraz zawarł sojusz z Węgrami. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, głosi polskie przysłowie.
Za jego panowania handel i rzemiosło ożywiło się na dużą skalę. Uporządkował prawo i skarb państwa. Polska stała się krajem rozwiniętym, bogatszym i lepiej zorganizowanym. Za jego panowania powstał w Krakowie uniwersytet o nazwie Collegium Maius. Dynastia Jagiellonów. Władysław Jagiełło, założyciel dynastii Jagiellonów, po małżeństwie z Jadwigą Angewa-Weńską w 1386 roku został królem Polski. Ufundował odnowiony uniwersytet w Krakowie, stąd nazwa Uniwersytet Jagielloński. W latach 1409 i 1411 wraz z wielkim księciem Witoldem toczyli obronną wojnę, i więc sprawiedliwą, z zakonem krzyżackim. Waldem, rycerstwo Słowiańszczyzny poszło do walki pod wodzą króla polskiego Władysława Jagiełły z Bogurodzicą na ustach. 15 lipca 1410 roku w walnej bitwie siła zakonu krzyżackiego została złamana. Poległ wielki mistrz zakonu, Urlich von Jungingen. Należy także odnotować wielkie zasługi Władysława Jagiełły dla chrześcijaństwa poprzez wspieranie działalności misyjnej w Polsce, jak i na Ruści, czym jako neofita zyskał sobie wielką przychylność stolicy apostolskiej. Turków pod Wiedniem w 1683 roku przez Polski i zaprzyjaźnione z nimi wojska pod wodzą króla polskiego Jana III Sobieskiego. Oto wersja fonetyczno-gwarowa spod Świętego Krzyża obrazująca klęskę Turków pod Wiedniem. Wyjrzał na nich Bóg prawdziwy z nieba wysokiego, spuścił na nich dysk kamienny, wybił do jednego. Ci, co żywi pozostali, wzięli raj tarować, przysiedli, że nie pójdą do Polski wojować. A w
bohaterem pieśni był polski król Jan III Sobieski, jako obrońca wiary chrześcijańskiej, pogromca Turków. Ma w naszym kraju najwięcej pomników, przez Turków zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan obrońcą wiary. Tym tytułem został odznaczony przez papieża Innocentego XI w roku 1684. Ślub Sobieskiego z Marysieńką był wielkim wydarzeniem we współczesnej Europie. Tego ślubu udzielił nuncjusz papieski Antonio Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII. Relację ze ślubu zamieściła największa wówczas europejska gazeta Gazette de France. W 1667 roku Sobieski rozbił pod Chajcami pięciokrotnie liczniejszych kozaków i Tatarów pod wodzą hetmana Doroszenki. Zaczął urastać do rangi bohatera. Dlatego w 1668 roku nadano mu godność hetmana wielkiego koronnego. W 1672 roku Sobieski odnosi świetne zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. Zdobywa sławę w świecie oraz koronę króla Polski. Najwięcej sławy przynosi Sobieskiemu Wiktoria Wiedeńska. W 1683 roku pokonuje ze swymi wojskami odległość 400 km w 8 dni, idąc na odsiecz Wiednia, zagrożonego przez Turków, dowodzonych przez wielkiego wezyra Karafa Mustafę. W walnej bitwie zginęło 15 tysięcy Turków, a chrześcijan zaledwie 3 tysiące. Król Jan III Sobieski zyskał także jako mecenas kultury. Wydobył wspaniały pałac w Wilanowie. Za Wiktorię Wiedeńską jako wotum wybudował w Warszawie kościół ojców kapucynów oraz kaplicę królewską w Gdańsku. Jego imię nosi statek gdański Johann der Dir Kenning von Tollen. W hołdzie dla chrześcijańskiej tradycji i z miłości dla największych symboli naszej wiary Sobieski zlecił na granicy z portą budowę okopu Świętej Trójcy i szańców Panny Marii. Wymiar religijno-symboliczny obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku. Zaśpiewajmy wspólnie Czarną Madonnę. Od 18 listopada do 27 grudnia 1655 roku rozegrał się dramat obrońców klasztoru Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Ojciec Augustyn Kordecki, stojący na czele jasnogórskiego klasztoru, otrzymał od króla szwedzkiego Karola Gustawa list żelazny, tak zwaną salvaguardię, czyli gwarancję bezpieczeństwa. Szwedzi z Korpusu Bezpieczeństwa generała Müllera dysponowali siłą 22 500 żołnierzy i artylerią. Załogę twierdzi stanowiło 300 ludzi,
i kilkanaście dział. Kordecki odrzucił kolejne wezwania do kapitulacji. Obrońcy zostali ostrzeżeni przez przyjaznego Tatara, by nie poddawali świętej twierdzy ludziom plugawym i wiarołomnym. Obrońcy dokonali wypadów poza mury, zagłościli dwa działa i wycięli załogę. Zaczęła się ujawniać polska partyzantka w obronie Jasnej Góry. W ogniu walki wykazała się przewagą artyleria klasztorna. Wybitny polski pisarz, laureat Nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz w uznaniu dla obrońców Jasnej Góry umieścił w Potopie rozdział o obronie klasztoru. Słynny epizod opisuje rozbrojenie ciężkiej armaty Kolubryny i przytacza słowa Kmicica: naści piesku kiełbasy. W rezultacie uciążliwych walk Szwedzi odstępują od Częstochowy. Król Jan Kazimierz dociera do Lwowa, gdzie w kwietniu 1656 roku składa śluby lwowskie, obierając Matkę Boską Częstochowską za patronkę i królową Polski. Obrona Jasnej Góry była przede wszystkim triumfem o wymiarze religijno-symbolicznym. Obrona częstochowskiego klasztoru została upamiętniona na grobie nieznanego żołnierza honorowym napisem Jasna Góra 18-11 do 27-12-1655 roku. Walka żołnierza polskiego w obronie wolności i wiary. Miał ręce stworzone do szabli. Wiódł prym wśród barskich konfederatów, którzy zwali się rycerzami Marii Niepokalanej. Miał pod sobą tysiące szabel. Mówimy tu o Kazimierzu Pułaskim, który zasłużył się Polsce i Stanom Zjednoczonym, gdzie zginął w bitwie pod Savanna. Jego pomnik stoi w Waszyngtonie obok pomnika Tadeusza Kościuszki. Godne miejsce w Panteonie Narodowej Pamięci. Wywalczył sobie swoją szablą i talentem generała Dragonów. 4 lata szarpanej wojny, by przybliżyć wolności datę. Był w nim Marsa duch niespokojny, pro fide et libertate. Ba, Podole, Lwów i Kraków, batalia o Jasną Górę. Jego szabla wiodła rodaków carskim pułkom, trzepał nieźle skórę. Często dawną wróżbę wspominał starej wróżki wojewodzianki, że nie będzie nigdy karku zginał, przeciw wrogom zawsze stanie w szranki. Ameryki go brzeg przywitał, ziemia wielce wolności spragniona, a Kazimierz Pułaski pytał o wodza, o Waszyngtona. Kawaleria, to zwycięstwo prawie, w Polsce miał szabel tysiące. Daję wam i waszej dumnej sprawie wolę walki i serce gorące. Wreszcie wielka radość hrabiego, zwierzchność czyni jego poznała. Nominacja dla Pułaskiego, ranga dragona generała. Brandewine, to pierwsze starcie, stał obok wodza Waszyngtona. Sprawdził się z szablą w walce, piechurów angielskich pokonał. 5 konfederatów barskich, Kazimierz Pułaski na panoramie. Nigdy z królami nie będzie alianza, nigdy przed nocą nie umiemy śmieli, bo Oh, God.
Pieśń Legionów. Jak to się stało, że z tą pieśnią do boju się rwało polskie serce, do wolnej ojczyzny, przez cierpienia, rany i blizny, i szedł żołnierz przez wertepy, okopy, w marszu przeszedł pół Europy, a z nim pieśń Legionów płynęła, piękne kanto, jeszcze Polska nie zginęła. I ten refren, marsz, marsz Dąbrowski, co przybliżał Legiony do Polski. Pan Wybicki słuchał i nie wierzył, że hymn jego tyle bitew przeżył, tyle znoju, żołnierskiego męstwa. A gdy przyszły chwile zwycięstwa, grał do triumfu mazurek Dąbrowskiego, dumnym orłom księstwa warszawskiego. Później były wzloty i klęski, wreszcie nastał listopad zwycięski, słynny cud nad Wisłą i bój o Warszawę. Bił się Polak o wielką, europejską sprawę. Przeciw rotom sowieckim, triumfalnym pochodem, polski ułam, jak w pieśni, łączył się z narodem. Złym historii wyrokiem, raz jeszcze na strzępy darły Polskę hitlerowskie kleszcze i krasnoarmieńców bolszewicka sfora. Żołnierz polski z ciosami losów się uporał. I jak niegdyś generał Dąbrowski z ziemi włoskiej znów wracał do Polski. Drugi korpus Andersa, co w boju zasłynął w słynnej bitwie o Monte Cassino. Szaleni zażarci, nie Polskę zabijać
będą rozpocznie zasłynie. Nerwi przez ogień strażnicy, nie jeden z nich został i sam. Ci samo się szaleńcy, jak ci z podrobnych był sprzed lat. Nerwi z nim metem szalonym, i dość udał się stąd. I szwandar swój biało-czerwony, zamknęli na gruzach wśród głów. Czerwony nabił na wątę kasyną, zamiast Rosy biły polską grę. Oj, maka się żołnierz i minął, śmierci silniejszy był mnie. Czego lata i wieki przeminą, a oto staną ślady dawnych dni. Tylko magi na Monte Cassino czerwieńsze będą od polskich rosłych dni. Witold Pilecki żył w latach 1901-1948. Pochodził z patriotycznej rodziny. Jego dziadek był carskim zesłańcem na Syberię. On sam, jeszcze jako poddany cara, tworzył w Wilnie i Kownie zakazane harcerstwo. Walczył jako ułan w obronie Grodna przeciw Sowietom. W 1939 roku podporucznik Pilecki walczy w kawalerii, niszcząc 7 czołgów niemieckich. W podziemiu jako żołnierz AK ochotniczo decyduje się na pójście za druty Oświęcimia, gdzie rozpracowuje wywiadowczo obóz śmierci. Ucieka z obozu. Otrzymuje awans na stopień rotmistrza. Po wojnie wraca do kraju. Dla rządu w Londynie rozpracowuje aparat łowski. Mimo ostrzeżeń generała Andersa prowadzi nadal działalność wywiadowczą. Rok 47. Wpadka, areszt, tortury w UB. Wreszcie sąd i wyrok okrutny, kara śmierci wykonana wnet. Strzał w tył głowy w murach więzienia. Odszedł wielki więzień sumienia. Jakżeś Polsko była zniewolona, jeśli z synom pierwszym, wśród pierwszych gotowałaś katowskie brzemiona, miast opisywać ich w tomach wierszy. Skarb historii, piętno kainowe, żre i pali pokolenie nowe. Rotmistrzu, coś padł wśród zawodu. Tyś swym poległym ciałem dał innym szczebel do sławy grodu. Bohaterze Wilna i Warszawy, bądź patronem naszej wspólnej sprawy. W naszej pięknej historii mamy świętego Jana Pawła II i Jerzego Popiełuszkę. Na drogach do świętości, w obronie chrześcijaństwa, prawdy i honoru, gdzie zło dobrem zwycięża. Boże, wszechmogący Boże, coś wstrzymał nóż Abrahama, dzisiaj pieśń swą na stosie położę. Metafora prosi się sama. Syn Podlasia, wierny Boży sługa, wszystkim wiernym światłość niósł nad głową. Zasług jego lista bardzo długa. On najlepiej czuł służbę Piotrową. Wszak żoliburz warszawski pamięta i świątynia kostki Stanisława, kiedy grzmiał: wasza sprawa jest święta! Robotnikom z huty Warszawa. Lecz zbrodnicza dłoń go dosięgła, spadkobierców Amnasza, Kajfasza, specjalistów od strzałów zawęgła, tych, co w herbie mieli Judasza. Księże, bracie, ojcze nasz, Jerzy, czemu woda wiślanej zaporze nie rozerwała się, nie rozwarła się przed tobą, jak niegdyś przed wiernymi Czerwone Morze? Dzisiaj wiemy, że twoja myśl śmiała, co jak Chrystus wiodła ku światłości, choć bez ciebie
jednak doczekała ukochanej, upragnionej wolności. Wielki Polak Karol Wojtyła, żyjący w latach 1920-2005 rok, został wybrany w roku 1978 przez konklawę papieży. Przyjął imię Jan Paweł II. Jego droga do świętości została uznana za najszybszą w nowożytnej historii Kościoła. Proces kanonizacyjny zaczął się błyskawicznie. Benedykt XVI zgodzi się na otwarcie najpierw procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika miesiąc i 11 dni po jego śmierci. 5 lipca papież Franciszek wyraził zgodę na kanonizację Jana Pawła II. Jej data została ustalona na konsystorzu 30 września. Papież i kardynałowie ustalili, że Polak zostanie świętym 27 kwietnia 2014 roku. Papieża Franciszka, na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych apostołów Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionego Jana XXIII i Jana Pawła II i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród świętych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Suchowoli 14 września 1947 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1972 roku w archikatedrze św. Jana w Warszawie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 1980 roku był kapelanem NSZZ Solidarność. Zasłynął z płomiennych kazań, które wygłaszał w stanie wojennym podczas mszy świętych w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tych mszach, zapamiętali wypowiedziane przez niego przesłanie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. 19 października 1984 roku
Ksiądz Popiełuszko został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Po bestialskich torturach zamordowany. Jego grób znajduje się w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie, a relikwie między innymi w Panteonie Wielkich Polaków, w świątyni Opatrzności Bożej. Beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się w święto Dziękczynienia 6 czerwca 2010 roku. W ten sposób ziściły się słowa Jana Pawła II, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstania. Trwa proces kanonizacyjny księdza Jerzego Popiełuszki, inspirowany między innymi cudownym uzdrowieniem we Francji. Proces ten rozpoczął się 20 września 2014 roku. Chciałbym zakończyć ten program historyczno-patriotyczno-religijny wierszem Matka Męczenników. Dlaczego? Ponieważ historia się toczy kołem. 1940 rok, na wiosnę, w kwietniu, zabrano polskich oficerów, księży wojskowych i wymordowano ponad 22 tysiące. Potem 10 powtórzyła się katastrofa smoleńska, dzisiaj niewyjaśniona. Dlaczego chciałam to przeczytać? Ponieważ ten wiersz napisał świętej pamięci Wojciech Sewer, który zginął w Smoleńsku. Mamy tu obecnego pana prezesa Związku Klubów Polskich, przy którym, przy Związku Klubów Polskich budował się pomnik katyński tu w Chicago, dzięki hojności Polonii, dzięki państwu, bo to wszystko właśnie Polonia budowała ten pomnik, a artysta Wojciech Seweryn zabiegał o to, starał się bardzo i kiedyś dał mi ten wiersz w Bazylice Świętego Jacka. Był jeszcze niegotowy ten wiersz, prosił mnie o korektę. Powiem szczerze, korekta była bardzo mała. Wiersz ma 5 jak gdyby faz. Najświętsza Panno, Matko moja, któraś krwią zwroczonego syna tuliła na Golgocie. Tyś poszła na wschód w symbolu ikony, do lepianek Syberii i Kazachstanu. Widziałaś Golgotę skazańców, umierających zimna i głodu, zmarznięte dzieci starców i krew rozstrzelanych, i doły śmierci. Przyszłaś do nich, Matko, Matko Kozielska, Matko Smoleńska z Wielkiej Cerkwi, Matko z ikony starobielskiej i ty, Matko z klasztornej ikony ostaszkowskiej. Przybytek twój zbezczeszczono. Piłat z pięcioramienną na czole wyrył uchwałę, wyrok śmierci młota. Rozstrzelać! Widziałaś ich, jak syna twego we krwi tonących, ciernią kolczastego drutu powiązanych. O Matko Kozielska, pani w koronie z dzieciątkiem na ręku, przyszłaś do nich, królowo, przyszłaś wziąć ducha rycerzy, nieszczęśników z tej nieludzkiej ziemi do Polski. Przyszłaś do swego królestwa na Jasną Górę, tego ducha w nas odrodzić i przebaczyć. Może przebaczyć. Teraz ja do ciebie mówię, twoja matka, twojej wiary i wiary ojców twoich. Jeśli masz imię Polak, nie możesz nigdy, nigdy zapomnieć tych nieszczęśników, dzieci moich. Matko, ty jeszcze do nich wracasz. Trzeci raz wlekli z ziemi połamane kości. Matko katyńska, przyszłaś błogosławić odkryte szczątki, przytulić przestrzeloną czaszkę. Nie zapomniałaś o nich, nie zapomniałaś. I my pamiętać musimy, teraz i zawsze, zawsze pamiętać. Nie rzucę ziemi. Polski my naród.
przyszli. Chciałam przedstawić właśnie aktorów, którzy przygotowali tą dzisiejszą uroczystość upamiętniającą. Nasza królowa Jadwiga, to jest Marzenka, król Jagiełło, Krzyścin, Wielaski, z tym Państwo znacie, to poeta Jan Żółte, znaczy Państwu chciałam powiedzieć, tak, tu Antoni Bosak, też poeta, no Jan Zbroja, też nazwisko, bo zapomniałam, to nasza tutaj Nikolka Leśniak, jako pierwsza matka chrzestna Polski, Pobrawka. Oczywiście Góralka, nasza Terenia, dwie nasze Jole, nazwisk nie pamiętam, pierwszy raz na nim występuję, znaczy już drugi raz, ale pierwszy raz w ogóle. I nasze cudowne kapelanie w całości, ponieważ nasz Franiu jest w tej chwili w szpitalu, chory. I westchnijcie Państwo za niego, pomódlcie się, żeby to się wszystko udało. Ciebie przepychane żyły i jutro w piątek będzie przystawka. Bardzo prosimy, pomódlcie się naszego Frania. Akordeonistę. I tu jest Mirek na akordeonie. Mirku, pokaż się. Tak. Pan Bronisław przy szybce i Kaziu Korona też przy szybce. Dzisiaj jesteśmy zdekompletowani, bo klarnecista wjechał do Polski. Jeden wyrwał ząbka swojego, więc zachorował. Teksty, proszę Państwa, były na podstawie oratorium naszego poety. Na pewno Państwo niektórzy go znacie. Tu przebywał w Chicago. Władysława Janusza Obary. Cieszymy się ogromnie, że go mamy, takiego cudownego poety, ale po zmodyfikowaniu, ponieważ scenariusz, który napisał oratorium Władysław Janusz Obara, trwa 2,5 godziny. My musieliśmy to skrócić, ponieważ ja nie miałam czasu w tym roku na bawienie się w szczegóły, dlatego też Państwa przepraszam, że akurat mówię tutaj o nieobecnej osobie, ale musimy mówić o nieobecnych, jeżeli się przyczynili. Bardzo dziękujemy i zapraszamy pięknie na poczęstunek do kawiarenki. Ale nim zaprosimy, to może byśmy zaśpiewali dla Pani tutaj. 100 lat!